Ja zdaję sobie sprawę, że część z was może do samego końca liczyć na to, że to jest clickbait, że to wszystko jest dla wyświetleń. Jednak muszę was zmartwić, ponieważ w Polsce legalnie działa jaczejka, której celem jest postawienie pomnika Stepana Bandery w Polsce oraz jemu podobnych herojów. Ewentualnie będą multiplikować Stepana na różne polskie miasta. Jednak pozostając na tu i teraz, trwa zbiórka na taki pomnik, by powstał w Warszawie. Administracja portalu zrzutka.pl, chyba największego tego typu portalu w Polsce, nie widzi w tym problemu, mimo iż zrzutka nie jest nowa, bo rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Tak więc miejmy nadzieję, że Stepan na tym pomniku chociaż będzie uśmiechnięty. Ja pierdolę. Witam was. W gruncie rzeczy koncepcja jest prosta jak budowa cepa. Skoro Rosjanie niszczą ukraińską kulturę, ukraińską tożsamość narodową, to wybudujmy w Polsce pomniki nazistowskim kolaborantom pokroju Stepana Bandery, by zachować ukraińską tożsamość narodową. Ale tak na mnie nie patrzcie, bo to nie ja wymyśliłem, tylko takie rzeczy na zrzutka.pl. Celem niniejszej zbiórki jest wybudowanie w Warszawie pomnika Stepana Bandery. Rosyjska próba unicestwienia narodu ukraińskiego to nie tylko bomby rzucane na miasta i wsie, morderstwa i rabunki, ale deptanie i metodyczne niszczenie tożsamości narodowej i dumy z posiadania wolnego państwa. Wyrazem tożsamości każdego narodu jest pamięć o bohaterach, a jej materialnym wyrazem pomniki im stawiane. Polacy mają teraz okazję pomóc Ukraińcom zachować nie tylko życie i zdrowie, ale ich tożsamość narodową. A pod spodem symboliczne foto, na którym Rosjanie ukradli jakiemuś ukraińskiemu dziecku pościel z motywem księżniczek Disneya. Pamiętam jak dziś, to była bardzo medialna sprawa. No i tak myślę, że no może kurde postawmy pomnik jakiejś księżniczki Disneya, Kubusia. No nie, Kubusia Puchatka to tak nie można, ale może myszki Miki tak od razu brnąć w tego Banderę, prawda? Temu towarzystwu marzy się, by pomnik Bandery stanął na przykład w pobliżu Teatru Narodowego i całość wyceniono na 1,5 miliona. A mnie nie obchodzi euro czy tam dolary. Owszem, póki co uzbierano tylko kilkanaście złotych. Ja nie chcę też mówić o efekcie kuli śnieżnej, bo 2 z 3 wpłat pojawiły się dzisiaj. To nie o to chodzi, bo równie dobrze może pojawić się duży kapitał, który zakończy zbióreczkę z godziny na godzinę. Nie takie cuda się nad Wisłą zdarzały, więc nie bagatelizujmy tego faktu. Część z was może pomyśleć, że ale to jest trolling. Ktoś założył sobie zbiórkę dla jajec i to wypaliło, albo żeby striggerować osoby wrażliwe historycznie, ale nie do końca, ponieważ ktoś zadał sobie na tyle trudu, żeby stworzyć stowarzyszenie. To zbiera jaczejka, która nazywa się Komitet Budowy Pomników Bohaterów Narodowych Ukrainy. No i idąc za spisami NGO-sów, to jest legalnie działająca jaczejka ze swoim NIP-em i REGON-em. Komitet Budowy Pomników Bohaterów Narodowych Ukrainy, Strzelecka 31, lokal 22/23, Warszawa. Zaznaczam, że ja nikogo nie stalkuję. Dane organizacji pozarządowych są w Polsce publicznie dostępne. Z innych dobrych wiadomości, poza tym, że no jednak Polacy się nie kwapią, by takie pomniki u siebie stawiać, to, że nie ruszyła machina administracyjna. Jeszcze. To towarzystwo najpierw chce zebrać 1,5 banki, a potem dopiero zacznie działać, więc jest malutkie światełko w tunelu, malutka szansa, że to jest po prostu wałek. Dzięki zebranym funduszom będziemy mogli przeprowadzić cały proces postawienia pomnika i zagospodarowania przestrzeni wokół niego, zaczynający się od określenia założeń projektowych, a dalej zamówienie projektu pomnika, opracowanie informacji historycznych dotyczących osoby Stepana Bandery oraz informacji dotyczących budowy pomnika, a także sposobu eksponowania tych informacji i promocji w przestrzeni publicznej, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń od organów, zamawianie wykonawstwa pomnika i zlecenie przeprowadzenia budowy, zakończenie i rozliczenie budowy, przygotowanie uroczystości odsłonięcia pomnika, na którą już dziś zapraszamy wszystkie osoby wspomagające zbiórkę. Co ciekawe, z tekstu zbiórki wynika, że to jest organizacja założona przez Polaków. Tutaj fragment odezwy do Ukraińców, fragment przetłumaczonej odezwy na język polski. Ukraińcy, nie stójcie z boku, nie czekajcie.
pomóżcie nam, Polakom, zbudować pomnik ukraińskiego bohatera narodowego Stepana Bandery. Liczymy na Państwa zainteresowanie i wsparcie. Ten pomnik będzie dla Was. Honorujemy pamięć Twojego bohatera narodowego. No i teraz pytanie, co o tym myśleć, bo ja osobiście jestem zdezorientowany, nie będę ukrywał. To jest na pewno test dla administracji zrzutki.pl. Test, który w połowie oblali, bo nie możemy zapominać, że ta zbiórka trwa prawie rok. Owszem, tam pies z kulawą nogą to się nie interesował. To był bardziej taki ukryty tygr, ukryty Stepan, przyczajony Bandera, czy jak to tam szło. Ale no oni, wygląda na to, że oni raczej ręcznie każde zbiórki nie weryfikują, że to działa jakiś automat, że może mają na Adolfa ustawionego, na Grzegorza Brauna, ale na Stepana nie mają. I najprawdopodobniej reagują tylko na monity. Więc myślę, że warto napisać do administracji portalu, jak oni to widzą i wtedy sprawa będzie jasna. Może się okazać, że zrzutka.pl popiera toksyczny nacjonalizm z całym bagażem historycznym i kolaboracją nazistowską i wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Ewentualnie okaże się, że mają jakieś dziury w zabezpieczeniach. Więc jeżeli użytkujecie ten portal, to piszcie. Ja osobiście również napiszę. Jeżeli przez kilka dni nic się nie będzie działo, to będziemy ten temat ciągnąć. No ale załóżmy na tu i teraz, że zrzutka coś takiego popiera, ponieważ no, to wszystko ciągnie się prawie od roku. Tak więc zastanówmy się, co będzie na następnym odroście etapu. Czy warszawska platforma wygospodaruje jakiś placyk na pomnik, na gablotki, bo przecież tam jest mowa o jakichś informacjach spreparowanych, na historycznych informacjach spreparowanych na temat tego człowieka. No więc czy ekipa Tuska na to pójdzie? Otóż ekipa Tuska wspiera banderyzm, jednak wspiera go pośrednio. Doskonałym przykładem jest nauka historii dzieci ukraińskich w Polsce. Otóż no, dobrze wiecie, tak, dzieci ukraińskie, kilkaset tysięcy ukraińskich dzieci uczy się w Polsce. No i zamiast wykorzystać tą szansę, by nauczać ich cywilizowanej wersji historii, która nie jest skażona takimi toksycznymi nacjonalizmami, no to tej szansy nie wykorzystano. Jest przyzwolenie na to, by banderyzm był nauczany online. To się pięknie nazywa komponent historyczny, ukraiński komponent historyczny, no ale wiecie, jak się dzieci mogą w Polsce uczyć biologii, biologii, geografii też nie, mogą się uczyć biologii, nie wiem, fizyki, matematyki, a nagle mamy zrobiony wyjątek dla historii i geografii, no to wiadomo, o co chodzi. Tam będą wykładane takie rzeczy, które w Polsce są niekompatybilne. Tak więc jest przyzwolenie, ale pośrednie. Jeśli chodzi o objęcie dzieci ukraińskich obowiązkiem szkolnym, to rzeczywiście będzie to miało miejsce od września tego roku. Język ukraiński był oferowany i będzie oferowany w polskiej szkole, natomiast strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tak zwany komponent ukraiński, który będzie obejmował historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie. Wydaje mi się to bardzo taką fair ofertą i skorzystają na pewno obie strony. My nie mamy takiego zamiaru, żeby polonizować dzieci ukraińskie. To nie jest nasz zamiar. Chcemy, żeby dzieci ukraińskie zostawiły sobie swoją tożsamość ukraińską, ale żeby jednocześnie były dobrze wyedukowane, bo część z nich po prostu zostanie w Polsce. Osobiście uważam, że póki co nie warto wybiegać w przyszłość. Należy się skupić na portalu zrzutka.pl, na tym, jak widzi to administracja. No i ewentualnie powiadomić odpowiednie organy, bo z tego co wiem, nie jest to legalne, a w sumie też się może okazać, że możemy się zdziwić, prawda? Tak więc trzymamy rękę na pulsie, kto jest w stanie wyjść z inicjatywą, to niech pisze, niech się rozpytuje. Jeżeli dostaniecie odpowiedź, to dawajcie mi ją na maila, no i będziemy ten temat monitorować, bo może się okazać, że my tutaj żyjemy w błogiej nieświadomości i to wszystko jest wspierane na szczeblach wyższych niż nam się wydaje. Ciężko powiedzieć. To tyle na teraz, to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał.
Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Najważniejsze, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.